Hej, witajcie, z tej strony Mister Bobru, a ja witam was w sumie w takim odcinku po pewnej przerwie. Co się stało? Ogólnie próbowałem zaliczyć questy, niestety te dwa questy są jakieś zbugowane. Tego nie mogłem nigdy trafić, zawsze albo był nów, albo jakieś połówki księżyca czy coś, a właśnie kwadry. A ten wódz... Byłem w jego twierdzy, ale po zabiciu go jakiś item z niego podobno wypadał, a ja po prostu nie zbierałem tych itemów. Musiałem to ominąć jakoś, no nie wiem, u Osrika Tempera nie mogę oddać tego questa. No ale to pół biedy. Pokazuję wam, co nabyłem. Wszystko po kolei. Znaczy, po kolei. Może wam pokażę te takie ważniejsze sprawy. Wszyscy mają rifle. To można znaleźć takie... Takich kryształów tam jest mnóstwo, tam jest 20 jeszcze takich było. Wziąłem sobie pamiątkę. W sumie jest to zdobywanie. Tam w skrzyniach jest pełno też kostek kontrolnych. Tam takie magazyny wręcz tego są. Dobra, i co odkryłem? Pokazuję już. Na razie przeteleportujemy się na Smoczą Pustynię. No i teraz od niedawna w sumie bawię się w pogromce smoków. Ogólnie moje skille wyglądają teraz tak. Tutaj mam mistrza miotacza. Godrek już jest blisko 1000 HP, nie może się doczekać, aż mu się uda to. Tutaj też samo, wszyscy mają mistrza miotacza, tutaj mam mistrza kolczugi. Tutaj ona ma mistrza w każdej z tych magii. Też mistrz kolczugi. Tutaj mamy magię wody już prawie na podbitą na maksa. No i teraz co ja planuję? W ogóle na razie wam może pokażę. W grze ogólnie istnieją relikty, przeróżne. I tam są zbroje różne, wszystko jest. Można każdy relikt znaleźć. Pierścień, każdy rodzaj broni, każdy rodzaj armora i tak dalej. No i ja myślałem, że to się zdobywa w jakichś trudnych misjach. Albo czasami w tych skrzyniach właśnie w Dragon Sense da się znaleźć. I co odkryłem? To wypada z ciał smoków. No i co zdobyłem? Pierwsza rzecz. Tarcza Valeria. Jest to artefakt. Osłona i plus 30 celności. I pancerz 20, więc jest świetna. Co prawda bardziej pasowałaby dla niej, ale ona nie może tarczy nosić. Dalej. Zeus. Najlepsza zbroja płytowa. Jest to relikwia, 64 pancerza, 50 do zdrowia, 50 do magii, 50 do szczęścia i minus 50 intelektu. No niestety, spora cena, ale opłaca się. Bo to jest najlepsza zbroja, a w sumie mój intelekt nie jest potrzebny. Dalej. Galahad. Jest to kolczuga, artefakt, plus 38 armora, 25 punktów życia daje i ochrony, nie wiem co to daje, to jest jakiś tytuł. Dalej. Ares, nie używam tego, ale to jest młot, plus 14 ataku, 4 plus 14 obrażenia, plus 30 obrażeń od ognia, plus 25 odporności na ogień. Dalej, Apollo, jeszcze lepsza kolczuga, również relikwia, plus 46 pancerza, odporności, szczęście i minus do wytrzymałości, ale się opłaca. Co tu jeszcze mam? Hermesy, plus 100 do szybkości, minus 40 do celności. No to teraz celność u niej to 14, a szybkość 157. No. I jeszcze jest to, co widzieliście już, Artur. I ogólnie jest taki sposób, że mogę po prostu sobie robić save'y co chwilę. I jak mi coś wypadnie ciekawego, to sobie save'ować. Jak nie, to nie save'ować. Ale ja przy was to uczciwie zrobię, bo i tak te smoki dosyć często się respią. Więc o tej wybiłem cały respit. Tutaj już smoki to już żaden postrach, mam na niej taktykę. Dosyć fajną. Ona nabyła parę czarów. Dosłownie parę. Tarczę odpalimy i czekamy, aż temu się arcja odnowi. Temu by się przydało trochę szybkości, ale... Chciałbym dla niej też skórznie znaleźć artefakt, to by wszyscy mieli już zbroje takie mocniejsze. O. Najbardziej jak wygląda walka. Przesuwamy się i sypiemy laserami ile się da. Jeżeli jest odpowiednia odległość, jeżeli jest właśnie te czynniki, to na luzie wszystko, ze wszystkim sobie damy radę.
Okej. Okay. Jeszcze tamte. No właśnie, jak podejdziemy za blisko, to one będą nas trafiać i to dosyć szybko się psuje biżuteria, szczególnie. I też inne. Broń mi się często psuła dosyć. I jeszcze parę. Widzicie, że tropów jest pełno. Wszystko zabite właśnie takim sposobem. Oczywiście to było to naprawdę dużo. Ja już trochę trupów pozbierałem. Chciałem sobie pofarmić, ale zdałem sobie sprawę, że jak wypadnie, to wypadnie, jak nie, to olać. A ja ogólnie muszę jeszcze chyba wrócić i do sklepu. Oj, cholera. Już się źle ustawiłem i dostałem parę razy. Ciasy nie są mocne, ale właśnie rozwalają wszystko, więc to jest trochę takie... Dobra, najpierw może wróćmy, jeszcze posprzedajmy. Posprzedawajmy wszystko w bezpiecznej przystani. Uleczmy manę Zoltana. Mamy Zoltana. I posprzedawajmy wszystko, jak leci. A co tu jeszcze? To na sprzedaż? Aha, nie mam miejsca kompletnie. No i takim oto sposobem pofarmiłem kasę. Level, jak widzicie, około 80 każdy. 80 każdy. Towarzyszy będę musiał jeszcze znaleźć fajnych, ale... Na razie zadowolę się tym, co mam. No i posprzedajemy. Oceny są fajne. Nie narzekam. Dobra. Ale chamsko. Po kolei. Już teraz nie patrzę na niektóre rzeczy, bo po prostu ja już wszystko mam. O, taki paś by się przydał, ale nie. Intelektu wolę więcej. O, moc plus 20. Poczekajcie, muszę coś zobaczyć szybciutko. Aha, dobra. Sekundka. Coś sprawdzałem. Czekam na jedną rzecz, ale najwidoczniej dalej nie ma. Sprzedaj. Wszystko z wszelkich zbroi. No tutaj nawet mam klucz wodza. Nie wiem nawet do czego on jest, może jeszcze coś ominęłem, ale przeszukałem całą lokację. Tam, gdzie mi podpowiadają solucje, nic nie ma. Więc nie wiem, albo to jest jakiś bug, albo... Albo po prostu... Oj. No i się zawsze teraz, jak się nic nie zrobi, tylko po prostu się wejdzie, żeby oblukać, to oni wrzeszczą coś na nas. No ale olać ich. To jeszcze. I czym się dzisiaj zajmiemy? Teraz jeszcze idę pozbierać truchła na smocze. I jak to skończę, to postaram się pokazać wam ostatnią lokację. No i może chwilę tam nawet połazimy. Looking for something special. Dobra. Smocza pustynia. Muszę mieć mistrzostwo w magii wody, bo tam są najbardziej przydatne dla mnie zaklęcia. Pierścień... I z każdego smoka coś wypada. To taka też ciekawostka. Pierścień, hełm... Podręcznik, czyli książka czarów, długi łuk, pas... Buty... Au... Długi łuk... Różdżka... Pierścień, długi łuk... Podręcznik... Z niektórych nawet po dwa, po trzy itemy lecą, więc... Wow... A jeden to minimum. Miecz oburęczny, czołczuga. Jak nam coś wypadnie, to po prostu jest napisane... O, właśnie z tego wypadły dwie. Po prostu jest napisane, dajmy na to, relikt bądź artefakt. Peleryna, duża tarcza. Nie jest to dość częste, więc nie dziwcie się, że mi teraz nic nie wypada. To raczej wręcz powiedziałbym, że to jest rzadkie. Bardzo rzadkie. Ale ja tutaj, no nie wiem, oczyściłem raz w świątyni i właśnie tyle artefaktów mi dropło. Teraz hej, idziemy je sprzedać, jeszcze tam jakieś leżą i następnie wybieramy się do celu naszego, do dzisiejszego odcinka. Też chciałem się wam pochwalić, bo to co... O, ho, ho, parę shitu. Całkowicie mam zasyfiło. Czekajcie, najpierw będziemy szli do sklepu z bronią, więc w szacie broni bierzemy. Co tu jeszcze jest z broni? To... I to... Coś jeszcze? Nie. A, jeszcze tu.
A, coś do mnie ciągle pisze. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale jak to słyszycie, to dla was pewnie jest takie bipczenie chamskie. Zaraz to spróbuję ogarnąć. Nie wiem, czy to tak do mnie spami chamsko. O, nie ma tu kompletnie miejsca. Dobra, lecimy tą pierwszą partię sprzedać. Ogólnie, po czym możemy dowiedzieć się, gdzie musimy iść, jak już pokonamy, jak już zdobędziemy zaklęcie pustki. No mówię o tym parę do nas rzeczy. Dajmy na to, mówi o tym do nas wyrocznia, mówi o tym do nas jasnowic w Castle Iron Fist. My właśnie dzięki takim rzeczom się dowiadujemy, gdzie my musimy leść. No i po co my musimy leść. A to jest dosyć ważne, bo bez tego nie skończymy gry. Oh. Klasa pancerza, szczęście, moc, mam lepsze. Ale ta peleryna to... Intelekt, okej. Kapcie. Promień słońca. A to dla niej trochę nawet. Dobry czar wypadł. Całkiem. Szybkość plus 18? To tutaj będzie dobre. Trochę intelektu spadnie mu. Będzie trochę głupszy. No i tak ma dużo, a w nagrodę będzie właśnie... O, tutaj to możemy zamienić. O, tutaj jeszcze jedno do reperowania. Okej. Aha. To już sobie nie powstydzamy. Rodzina mocy. Też mogliśmy? Na to czekałem. Baczajcie. Wszystko. Pośpiech, kamienna skóra, błogosławieństwo, tarcza oraz heroizm. Jacie, jakie te potężne są magie. O! Shit, nie ten kowal. Do płatnerza musimy iść. Jeszcze coś? To... Aj, to do tamtego musimy dać. O, intelektu... A, mniej daje. Sprzedaj. I tutaj jeszcze raz. Wiem, że to taki trochę nudnawy wstęp, można powiedzieć, ale ja jestem wam... Chciałem pokazać, bo wiem, że paru widzów po prostu robi to, co ja w odcinkach. Znaczy, nie chodzi mi o to, że ściągają, tylko po prostu wzorują się właśnie moim przechodzeniem na ich przechodzeniu jakby. Ja im jakby pomagam. No i bardzo mnie to cieszy. Ogólnie jeszcze znalazłem Control Center, takie coś. To jest taki jakby subquest, coś właśnie takiego jak z tymi demonami, które musimy. Gratulacje, niniejszym ogłaszam was wszystkich arcyduberami. Tak, to jest taki tytuł w sumie. Taki zaszczyt dla nas, ale mnie to obcho. Dobra, ostatnie uleczenie. I teleport do słodkiego zdroju. Kojarzycie lokację, tutaj gdzieś mieliśmy obelisk i piedestał. No i co my tu mamy? Wow, co to za budowla? Uwaga. Ul. Z tej dziwnej struktury roztacza się spektakularny widok na Rajstru Dolinę. Zewnętrzne ściany są zbudowane z nieznanego materiału. Fajna animacja. A dobra. Co nas tu czeka? Zaraz zobaczycie. Save here. Uwaga. Ta-da! Diabły. To jest ojczyzna. To jest statek diabłów tak właściwie. Oczywiście one nie są aż takie twarde, ale z tego co wiem, tu będzie ich taka... Cholera, nie wiem co te płytki odciskowe robią. No ale właśnie tam widzieliście ile ich jest. Królewski diabeł jakiś. A, one mogą latać. Tak, nie mają ze mną szans. Nie, żartuję. Widzicie, jakie one są potężne.
Nie są takie na maksa dobre, ale no ilość. Ilość to ich atut. Ale to jest taka w sumie dla was dobra wiadomość, że to jest jedna z trzech największych sal. Jak ją pokonamy, to zostaną tylko dwie takie podobnej wielkości, może trochę większe. Bo ja mam mapę, teraz mam mapę i tutaj wiem gdzie iść i tak dalej. Czyli dokładnie nie wiem, ale ostatnią salę to dobrze pamiętam. Na przykład, powiem wam. Dobra, harrujemy ich. Harrujemy gnojków i ucieramy. O, tam. No, życie one nie mają jakoś dużo, nie grzeszą jakimś specjalnym twardzielstwem. Ale powiem wam, że to są wymagające przeciwnicy. Jeszcze my po tym teraz, za chwilę wyjdziemy po tych trzech diabłach i udamy się do Rajskiej Doliny, gdzie możemy pofarmić sobie, znaczy pofarmić, level se nabić. Właśnie po tych czterech wyszliśmy. Dobra. I teraz latanie. I do Rajskiej Doliny. Odwrót. No, co jest? Aha, jesteśmy za wysoko. Teraz. Muzyczka mi się bardzo podoba. No i co my tu... A co to jest? Aha, to jest czarczma, ale ona chyba nawet dachu nie ma. Tak, to nawet nie jest czarczma. Znaczy jest czarczma, ale korzystanie z niej to... nie działa. To jest rekreacja, co się diabły kręcą w mniejszych oddziałach. Rzucają jakimiś zaawansowanymi ognistymi zaklęciami. O, no tu mam hydry, tytany. Zaraz musimy się pobufować. To jest najgorsze trochę, ale teraz w sumie trzy zaklęcia i mamy wszystkie bufy i to wszystkie rzuca Zolta. Z drogi. Good job. Dobra. Punkt Oriento. O, widzicie, mało dni zostało. Gdybyśmy tam posiedzieli troszkę dłużej, żeby było po nas. Jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Już mam 17 minut odcinka chyba. Okej. Przepraszam, że też sprawdzam, że tak powiem, osobiste sprawy podczas odcinka, ale to bardzo ważne. Na coś bardzo ważnego czekam. Dobra, tak więc jeszcze ciśniemy z 10 minut odcinka, co najmniej. I co teraz? Teraz bufujemy. Trochę mniej przyjemna sprawa. A Heroes mi tarczę chciałem rzucić na to. Tarczę też. Wszystko mam się rzuci. Czekam na Zoltana. Dobra, Zoltan. Zaczynamy od dnia ochrony. Pierwsze bufy. Pierwsze bufy za płoty. Poczekajcie, wyjmę mapkę. W sumie to nie miałem wyjętej, ale tutaj nie ma co patrzeć. Na razie mam taką sporą salę. I nie oczyścimy. Oj, przepraszam za hałas. To mamy trochę przycichane. A nie, nie jest źle teraz, serio. Teraz będziemy mieli rozgałęzień sporo i takie tunele diabelskie. I tam takie sale, w których będzie oddział diabłów. No ale to jest tak samo oceniane jak Control Center, ale Control Center, ja się dowiedziałem, co Terminatory umieją. Co tu dużo mówić. Terminator ma taką umiejętność, że przy strzale cię wymazuje. A jest jeszcze kuźdewsko twardy, za przeproszenia. I wait. Oh shit. Chyba wiem, o co chodzi. One się respią. Oh fuck. Nie możemy stąd wyjść. Teraz za każdym razem, jak stąd wyjdziemy, to będziemy musieli od nowa przychodzić wszystko. Niezła jazda, co ludzie? A tu nawet chyba spać nie można ani z tych rzeczy. A patrzcie, ile ich tu jest. To jest dopiero początek. Oh my god. Jak nie damy rady, to trudno. Ja najwyżej... Jak będziemy gdzieś dochodzić daleko i później ja będę padał, to ja później będę sam tu dochodził po prostu. To nie można używać teleportów ani nic, żeby nie było. Więc tutaj to wchodzimy, jak wychodzimy, to się od nowa zaczyna zabawa. Całe szczęście oni nie są mocni, a coś.
Chyba, że nie można na te płytki naciskać, może one resetują. Że to w ogóle jakieś płytki są. Królewski Diabeł to jest najmocniejszy. Nas właśnie trzy gryzą. No. O, cholera. Dobrze, że mamy wszystko, co nam jest potrzebne do przetrwania. Zawsze jest jakiś plus. No i patrzcie, teraz zbieramy uzdrowienie. O, shit, zapisaliśmy się na pustym chyba. No. Oj, poczekajcie, telefon, cięcie małe. Okej, okay, jesteśmy. Właśnie na ten telefon czekałem. Myślałem, że SMS będzie, a to telefon. Oj, oj. Dobra. Never mind then. Musimy te diabły ścisnąć. No ogólnie to się nie zapowiada ciężko. Znaczy, no zapowiada się ciężko, bo nie możemy stąd wyjść. To jest ogromny minus. Ale no... Jesteśmy silni. Jak dobrze pójdzie, powinniśmy po prostu... rozwalić wszystko tutaj. Będziemy musieli się leczyć, będziemy musieli czekać, aż się ma będzie respi. Ale mamy itemy, mamy ziółka jakieś. Najgorzej właśnie jest z tym, że nie możemy wyjść stąd. Bo jak wyjdziemy, to wiecie. To po nas. O, tutaj zapisujemy. Patrzcie, że ich tam jeszcze sporo jest. Oj, sporo. Wulu. To jest ich rój. Królewskie diabły. Myślałem szczerze, że najlepszy ten tatier w tym posterunku, ale to było za słabe przecież. My tamte z posterunku rozwalaliśmy 20 odcinków wcześniej, czy tam 30, a może nawet 40. To był 24 odcinek, jak na... ruszyliśmy na ich posterunek w Creekspeed. No... Dajecie. Diabloki. Diablo 10. For Mandate of Heaven. Patrzcie, że już na pierwszej sali jest ciężko. W sumie, bo mamy duże straty jednak. Ale może to się wiąże z tym, że my mało trafiamy w nie. I one wyżej trochę podlatują. O, właśnie tak chociaż. Dobra. No już się zmęczyliśmy, bo pośpiech padł. Czy raczej jest teraz grupowe... odmęczenie się. Dobra. Nie, nie jest grupowe. No to teraz kapłanki się zaczyna rola. Bardzo ważna rola. Czyli leczenie. Leczenie i zdejmowanie efektów negatywnych z naszych pięknych ciałek. On dzięki tej szybkości naprawdę szybko może nas wyleczyć. Nie wiem, dlaczego te osoby nie tak długo się leczy. Bo stan powinien w sekundę po prostu. Używa mi kolejne, a tu takie delaye brzydkie. Dobra. Bez pośpiechu w sumie jest lepiej trochę. Ale to będzie musieli używać, jak będziemy używać tego czaru. Oh shit! Dobra, co to jeszcze jest słabe? A, wszystko w pełni sił. Dobra, zakalkulujemy. Ładnie idzie. Soczyście. No ogólnie ja wam zapowiadam, że to jak już przejdziemy tę podziemia, to jest koniec gry. Więc od tego odcinka możecie się spodziewać maksymalnie, nie wiem, z 5-6 takich pełnych, albo trochę więcej niepełnych, czyli takich niecałych 30-minutowych. I to będzie koniec. Smutne, ale prawdziwe. Dobrze, save'ować tutaj możemy. No to by było. A to jakiś system oczyszczania, jeszcze coś jak promieniowanie w tam platformie.
Ohyda. Dobra. Sekunda i kończymy odcinek, bo długo to idzie. W sumie jeszcze tą salę spróbujemy... A, choroba. A co nam choroba? Teraz będzie uleczona. Dobra, dwie choroby. Dobra, zaraz ona będzie mogła się pewnie ruszyć. No i po sali spróbujemy się uleczyć, no taki będzie schemat. No i postaram się wam wszystko pokazać, bo to jest naprawdę ciekawe podziemie. Wait, czemu on nie ma many? Oho, oni mają jakieś wystawiane many, który z nich ma. Jak to rzucę kapłankę, to jest game over dla nas. Bo póki to się zrespi, to jednym, nie, muszę kompa zostawić na awku. Z tej regeneracji many słabiutki. O, cholera. Ciekawe, czy będzie można spać. Dobra. Tak więc... czekajcie. Aha, to już nie wrócimy, dobra. Tak więc komentujcie, ostawiajcie, subskrybujcie. Zapraszam na mój kanał do kolejnych odcinków, które będą na pewno ciekawe. No i dzięki za to, że jesteście. Tak więc, do zobaczenia. Cześć, Geronimo!